Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Rozmawialiśmy nie tak dawno temu o promieniowaniu kosmicznym. Temat dość odległy, ale idźmy za ciosem i dziś wybierzemy się na orbitę pozaziemską i wraz z moimi gośćmi zastanowimy się nad tym, jak wygląda taka misja, co trzeba przygotować, na jakie czynniki być gotowym i na jakie zjawiska atmosferyczne oraz konsekwencje dla naszego życia i zdrowia. Być może nikt z nas personalnie takiej wycieczki nie odbędzie, choć ponoć te podróże kosmiczne stają się coraz bardziej popularne. Nas NASA prognozuje, że w 2028 roku na Srebrnym Globie, na Księżycu ma powstać stała baza, więc kto wie, kto wie, może niektórzy z nas pewnego dnia wylądują właśnie na Księżycu. Rozmawiać o tym dziś będziemy z naszymi znakomitymi gośćmi, a są nimi znani już Państwu dr Monika Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Cześć Monika. Witam serdecznie, cześć. I dr inżynier Tomek Krawczyk z DELABU, Labu Expert ENU, czyli European Entrepreneurship Network. Enterprise Europe Network. Pues amblísco. <laughs> Słuchajcie, przygotowujemy się na misję kosmiczną, e, szykujemy rakietę, szykujemy satelitę, czy wszystkie inne sprzęty, które będą nam potrzebne do wystrzelenia w kosmos. Czy przy takiej podróży trzeba uwzględniać takie normalne czynniki, jak człowiek jadąc na wakacje czy na ferie? Czy sprawdzamy prognozę pogody? A jeśli sprawdzamy to, czy sięgam do telefonu, żeby sprawdzić chmury na trasie, deszcz na trasie, co się sprawdza lecąc w kosmos? E, możemy sprawdzić na przykład, czy nie będzie niedługo jakaś burza słońca. Dlaczego? Taka burza słoneczna wbrew pozorom przynosi nam więcej cząsteczek, tak? promieniowanie będzie wyższe, ale z drugiej strony te promieniowanie nie jest na tyle wielkie, żeby wyrządzić nam krzywdę, ale za to te promieniowanie może nas osłonić, jakby zrobić taki kolejny pas Van Allena, który osłoni właśnie naszą rakietę przed promieniowaniem już z takim z głębokiej galaktyki tak która jest o wiele wiele rzędów wyższe. Poczekaj, pas Van Alena, bo o tym mówiliśmy mm -hmm. ostatnio, ale być może słuchacze nie pamiętają, to jest taka osłona, która taka jest naturalna osłona właśnie, Ziemi, tak, która połapkuje wszelkie naładowane cząstki, które do nas przebywają z kosmosu. Czyli parasol bezpieczeństwa. Tak, tak, dokładnie. Jeśli dobrze rozumiem, jak jest burza słoneczna, to lepiej lecieć niż tak, wtedy, kiedy jej lepiej? nie ma? Tak, Czyli lepiej. dokładnie odwrotnie niż kiedy planujemy podróż samolotem w naszej Dokładnie. atmosferze tak. ziemskiej, jak jest burza, raczej unikamy tych wyładowań. Burza słoneczna, czyli to, to wyższe promieniowanie słoneczne, czy coś jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, zanim wylecimy w kosmos? Jakieś okoliczności łagodzące, które mogą ułatwić nam tę podróż? To wszystko zależy tak naprawdę, gdzie, jaka jest misja, gdzie chcemy polecieć. Powiedzmy, że planujemy polecieć gdzieś do krańców naszego układu słonecznego. W poprzednim odcinku żeśmy opowiadali na przykład o sondzie New Horizon, tak, która może właśnie dotarła w zasadzie już do krańców naszego układu słonecznego, do pasa Kuipera. Musimy zaplanować sobie w ogóle, że taka misja będzie trwała troszkę czasu, tak? Na przykładzie New Horizon. Ona się rozpoczęła gdzieś tam w 2006 roku, w 2015 koło Plutona, w 2019 pasku Ipera i w zasadzie w tym roku zakończy misję. Czyli musimy zdawać sobie sprawę, że wszystko od strony przynajmniej konstrukcyjnej, tak, co zostanie zaplanowane. Zarówno jeżeli mówimy o elektronice, która jest narażona właśnie na te promieniowanie kosmiczne, ale takie też zjawiska, no bo jak próżnia, yy, chociażby my nie mamy tutaj na ziemi tak de facto mamy ciśnienie i to co produkujemy nawet tą elektronikę no to też może się na przykład pojawić jakiś pęcherzyk, gdzieś tam na jakimś układzie jakimś elektronicznym, co jest dosyć niebezpieczne w takim środowisku jak kosmos, kiedy występuje próżnia, być może nastąpić po prostu zniszczenie tego fragmentu, gdzie taki pęcherzyk wystąpi. tak Więc bardzo musimy tu na Ziemi już się dokładnie przygotować, jeżeli chodzi o utworzenie takiej elektroniki, chociaż nie tylko jeżeli chodzi o promieniowanie kosmiczne, ale też próżnie No i właśnie, z kolei kiedy mówimy o tak w długim czasie takiej podróży kosmicznej, misji kosmicznej, tak mówimy prawie około 16 latach gdzieś... Gdzie przebywa... Czy to jest załogowa misja kosmiczna? Nie, 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 to jest oczywiście bezzałogowa. Bo chyba 16 lat to nikt jeszcze w kosmosie nie wytrwał. Poza wspomnianym już poprzednio Walerium Poliakowem, który. No tak, 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 tak. tak. To... 14 miesięcy to 16 lat to chyba jest ponad nasze możliwości. No tak, tak, to jest ponad. Ale tu tak nawiążę, bo my mówimy sobie gdzieś rzeczywiście o podróżach w ramach układu słonecznego. Inżynierowie wraz zresztą i naukowcami, fizykami, pracują i to w zasadzie gdzieś tam mniej więcej od lat 50. kiedy energetyka jądrowa się rozwinęła, nad też wykorzystaniem chociażby różnego rodzaju napędów, w tym w oparciu oczywiście silniki jądrowe. Do, które umożliwią nam przeprowadzenie jeszcze w ogóle dalszych misji, tak, no szczytem oczywiście gdzieś tam rozważań jest możliwość wykonania lotów yy, nie tylko tutaj w obrębie Układu Słonecznego, ale także do innych galaktyk, tak, aczkolwiek nawet póki co wykorzystanie energii jądrowej nie gwarantuje nam, powiedzmy, kiedy byśmy chcieli wysłać misję załogową, tak, z człowiekiem, no taki rychły powrót, tak i, że tak powiem, drogę w jedną stronę, i drogą, żeby ten człowiek mógł rzucić oczywiście za jednego życia. Za jednego życia. To jest tak. Stąd z kolei już tak można tam nawiązać, bo dużo się pracuje też nad takimi rozwiązaniami jak w zakresie fuzji jądrowej, tak, to komaki prowadzane są badania. No, tutaj są duże nadzieje, że dzięki temu jeszcze się uda uzyskać większe możliwości napędu, że to skróci właśnie jakiś tych czas, czas podróży. No, innym jeszcze zadaniem jest antymateria, która by też nam tutaj mogło, można wykorzystać jako napęd, ale, no, żeby zbudować statek już z kolei, który by wykorzystał antymaterię, no, to chyba by wypadało tak powiedzieć, że. Cztero czy pięcioletni budżet Stanów Zjednoczonych by nam się przydał wtedy na tego typu inwestycje. Raczej się nie zapowiada, mamy inne problemy na Ziemi w tej chwili. Ale okej, okay, to już by nam zdecydowanie przyspieszyło podróż gdzieś, powiedzmy, w ogóle gdzieś do innych galaktyk. Ale są jeszcze wiele, wiele jest innych jakichś problemów. Pamiętajmy też o prędkościach, które rozwijamy w próżni. Jeżeli chodzi o taką zwykłą sondę, kiedy mówimy o układzie słonecznym. Powiedzmy sobie, że możemy wykorzystać dla naszej sondy w pewnym momencie gdzieś taką asystę grawitacyjną koło Jowicza. No i też żeśmy rozmawiali, że tu elektronika ma bardzo ważną rzecz do wykonania. No musi dokonywać precyzyjnych korekt, jeżeli chodzi... W trakcie tak, lotu, tak, w trakcie z taką prędkością. Z taką prędkością, tak? Więc to jest dosyć istotne. No jest wiele rzeczywiście takich rzeczy wtedy związanych. No można spotkać niestety też jakieś oprócz promieniowania kosmicznego bardziej Materialne i namacalne, że tak powiem, składniki kosmosu mikrometeoryty. Co przy takich dużych prędkościach, no, może być jednorazowym spotkaniem. Tak, A, tak mówisz Tomek o tych rozmaitych planetach, które mijamy na trasie, że tutaj mamy Jowisz, tutaj mamy pierścienie, tu jakaś misja na Marsa. Tak jakbyśmy palcem po mapie Mazowsza, prawda, przejeżdżali i szukali sobie destynacji na, na wakacje. No, to być może niebawem tak to będzie wyglądało, ale zanim będziemy tam pomiędzy tymi jowiszami gdzieś lecieć naszą rakietą, to chyba musimy to całe oprogramowanie i tę całą infrastrukturę przygotować na Ziemi i przetestować. Tak. Jak można tak. przetestować na sucho? oprogramowanie, które później będzie podlegało tym rozmaitym procesom działania promieniowania kosmicznego, tego korpuskularnego, czy elektromagnetycznego. Mm -hmm. Czy my możemy stworzyć na Ziemi takie warunki imitujące promieniowanie kosmiczne? Tak, oczywiście to już się dzieje. Jest bardzo dużo, w, nawet w samej Europie, bardzo dużo takich instytutów, które zajmują się takim, takimi badaniami, bo należy stwierdzić, że mówiąc o takim promieniowaniu kosmicznym, które wpływa, wpływałoby na elektronikę właśnie już w kosmosie to mamy w 90% to są protony. 1% to jest jądra helu, czyli promieniowanie alfa. No i pozostałe 1% to są jakieś elektrony, neutrony, ciężkie jony. Aczkolwiek właśnie ciężkie jony też mogą powodować bardzo takie niefajne zdarzenia. Nazywają się to single event effects gdzie taki pojedynczy, bardzo energetyczny, bardzo energetyczny jon może uderzyć właśnie w jakąś istotną część elektroniczną i po prostu spowodować nawet awarię już taką. Całkowicie zepsucie, zepsucie jakiegoś układu scalonego, właśnie istotnego dla. O, mogę dopytać w tym momencie, mm -hmm. skąd się biorą takie ciężkie jony? Bo rozumiem, że one mają jakiś tam swój ładunek i ten ciężki to jest ten, który ma większy ładunek niż e, inny. Tak, znaczy w fizy fizyce ciężki jon to po prostu jest jon, który jest cięższy od jądra Helu, tak? czyli od promieniowania alfa. To tak po prostu nazywamy wszystkie pozostałe jakby izotopy, one są po prostu cięższe. Różne pierwiastki. Tak, tak, różne i statystycznie, tak. który z nich nam się trafi, jeżeli uderzy mm -hmm. w taki układ scalony, tak. to może I właśnie, doprowadzić do wra zniszczenia. Wracając właśnie jeszcze do, do testowania elektroniki, możemy właśnie na trzy sposoby przetestować taką elektronikę. Możemy to robić wysokoenergetycznymi energetycznymi protonami właśnie ciężkimi jonami. I promieniowaniem ga gamma, przy czym tu e, zwykle używa się e, izotopów takich jak stront 90, C137 czy co że kobalt 60. To są właśnie takie trzy izotopy, które odpowiadają e, właśnie za, za promieniowanie gamma. Mamy wiele instytutów w Europie, tak jak wspomniałam, z którymi też współpracujemy, na przykład Uniwersytet Iwaskila w Finlandii, w, w Ganil, Uniwersytet Francuski tak. I my też w środowiskowym laboratorium ciężkich jonów, mogę się pochwalić, bo opiekuję się właśnie takim stanowiskiem do napromień materiałowych, też możemy właśnie tu akurat głównie ciężkimi jonami przetestować taką elektronikę. Ważne jest to, aby te jony były na tyle, nie, na, tyle na tyle dużą energię, aby wejść w głąb krzemu na 40 mikrometrów. To jest... Poczekaj, ale to jest tak, jak sobie mm -hmm. zwizualizuję, że mm -hmm. bierzecie taki sprzęt elektroniczny, jakiś tam układ scalony, mm -hmm. czy jakiś element podzespu jakiegoś tak, systemu. Tak, bez jakiejś obudowy, bo to musi być taki właśnie czysty. Taki czysty. Tak. Wsadzacie go do jakiejś komory, po próżniowej, czym bombardujecie tak, cząstkami tak. i to się realnie odbywa tak, tak że po tak, prostu tak. dotykają te cząstki, te ciężkie one rozmaite tak, tak, tak. i testujecie wytrzymałość. Tak, tak dokładnie. Bardzo lubicie swoją pracę. Oczywiście. Tak, oczywiście, myślę, że to że... musi być fascynujące. To są te doświadczenia <laughs> i eksperymenty, których w liceum nie doświadczyliśmy prawdopodobnie. Ja tak jeszcze dodam, tak, bo tutaj mówimy rzeczywiście o fizyce oddziaływania rzeczywiście tych, tego promieniowania na, na elektronikę. Ale też ciekawym może być wyzwaniem, tak, żeśmy z Moniką sobie dyskutowali. Testowanie właśnie to, co żeśmy mówili w poprzednim odcinku. Tak naprawdę różnego rodzaju kombinacji osłon, jeżeli chodzi o ekranowanie pojazdu kosmicznego z punktu widzenia osłony właśnie. Ekranowanie, czyli obudowanie pojazdu tak. jakąś warstwą, tak. I, mhm. I tak, tak. Ja tam wspominałem, że mogłyby być to pierwiastki właśnie o określonej gęstości. Typu Pamiętamy Wolfram, był dobor. Tak, tak. E, tak, tak. No, no, tak. <laughs> e, I to jest <laughs> bardzo ciekawe rzeczywiście, bo to używa się też materiałów niższej gęstości. Ja jako inżynier myślę prosto o konstrukcji gdzieś tam, oczywiście tego tak? materiałowej pojazdu, ale z drugiej strony, też chcę zapewnić bezpieczeństwo tej elektronice. Więc w tym momencie to jest w, też fajna sprawa, właśnie z punktu widzenia jakichś e, takich badań, żeśmy sobie dyskutowali, e, że no, mając określone te materiały lub właśnie no, takim układzie jakimś kompozytowym, no można też na pewnego rodzaju takich stanowiskach przeprowadzić właśnie e, badania, tak, jaka powinna być grubość, czy, no, nawet przy określonym kształcie, jakiś taki materiał, jak, jak reaguje rzeczywiście na tego tak, typu Tak, bo jeśli chodzi na przykład o e, ciężkie jony, to to musi się odbywać wszystko w próżni, więc zwykle te komory są na tyle małe, że właśnie cała elektronika musi być bez obudowy, ale jeśli chodzi na przykład o protony, to jest spokojnie można e, po prostu e, w powietrzu testować, tak, więc wtedy można dokładać na przykład jakieś e, osłony Zobaczyć, co się dzieje, czy, czy ta osłona, osłona spełnia swoją funkcję, czy nie. Więc tu... Ale tu widzę pewną niekonsekwencję, bo mówiliście <grym> ostatnio o tym, że piloci samolotów są narażeni na podwyższone promieniowanie i wówczas jakby tutaj nawet i prawo atomowe zdaje się reguluje ich możliwość latania Ak, na transatlantyckich tak. lotach dla bezpieczeństwa, a wy jako badacze nie jesteście wtedy narażeni na to promieniowanie My kosmiczne. Możemy zawsze wejść. pilot trudno, żeby wyszedł z samolotu. Ale jeżeli prowadzicie taki eksperyment długotrwale, mm. to też jesteście narażeni bezpośrednio na oddziaływanie takiego promieniowania? Czy to dozymetry no, posiadacie, Monika? Nie, dozymetry nie. O, nie, dozymetr, oczywiście, że posiadamy, ale jeszcze nigdy mi się nie trafiło, żeby wyszła jakaś dawka poza, pozagraniczna, chyba, że były takie przypadki, że po prostu dozymetr został e, zostawiony bez człowieka, Aha. że tak powiem, e, w pomieszczeniu, w którym odbywało się promieniowanie, no i wtedy Wtedy już inspektor naszej ochrony radiologicznej nie był zadowolony, ale, ale nie, my po prostu możemy w trakcie napromienia wyjść tak? Mamy osłony na tyle grube, że to nic się nie dzieje, a z samolot, samolotu już trudno wyjść w trakcie lotu. No właśnie i z tych naszych rakiet, które tutaj konstruujemy misternie mm, na tę orbitę pozaziemską, też nie będzie można wyjść, prawda? Mówi się, że taka misja na Marsa będzie trwała no, dwa czy trzy lata, mm -hmm, tyle to mm -hmm. potrzeba czasu, żeby polecieć i wrócić. Tak. No i żaden człowiek na ten moment nie jest przygotowany, żeby dwa czy trzy lata podlegać takiemu intensywnemu promieniowaniu kosmicznemu. Czy jakoś myśli się o tym, jak takiego człowieka uzbroić czy wzmocnić, czy osłonić go borem i ekranować go tak, żeby, żeby on nie podlegał takiemu napromieniowaniu, no bo on nie wysiądzie z tej rakiety w trakcie, na orbicie, prawda? E, testuje się oczywiście. E, przygotowuje się nie tylko pod względem promieniowania ją ale też psychicznego, tak, żeby krótko mówiąc, nie zwariował. E, no, łącznie z tym, że przez wiele lat było, było takie rozróżnienie, że Dawkę promieniowania jonizującego wyższą mogło przyjąć mężczyźni, mogli przyjąć, a kobiety miały dużo mniejszą tą dawkę. Natomiast ostatnio okazało się, że jednak kobiety są dużo bardziej odporniejsze na promieniowanie jonizujące. Może dlatego statystycznie dłużej żyjemy? M może tak, to znaczy, i, że przyszłość i, latów tak, kosmicznych NASA wcale jednak... nie należy do nas, i mężczyzn białych z tylko. Będzie to kobiecy zawód. Nesa właśnie ostatnio stwierdziło, że że kobiety i mężczyźni mogą już mieć tą samą dawkę, więc e, teraz w, w podróżach e, kosmicznych. Kobiety mają równe prawa. Już Zdaje się, no. że NASA akurat te eksperymenty prowadzi mało humanitarnie na szczurach, których, tak, tak, których tak. mózgi są bombardowane z zionizowanym tlenem i tytanem, co ma imitować właśnie promieniowanie kosmiczne. I tak też sprawdza się e, wpływ promieniowania kosmicznego na człowieka w dalszej perspektywie i na kobietę i na mężczyznę. E, no ale póki co wyszło na to i to co zostało opublikowane w jednym z amerykańskich czasopism, może wiarygodnym, e, że taki kosmonauta czy astronauta, który będzie w rakiecie, będzie będzie mniej wydajny intelektualnie umysłowo i będzie otępiały, co też się nie opłaca takiej misji, bo taki pasażer na gapę, który się nie przyda intelektualnie, po prostu będzie obciążeniem. Więc ciekawe, jak będą wyglądały dalsze te przygotowania do, do tego, żeby człowieka i kobiety, i mężczyznę, podkreślmy, mm -hmm. no, uzdatnić. Chyba, że sztuczna inteligencja w pewnym momencie przejmie kontrolę nad... Nad pojazdem, ale to znowu. Nawet też sztuczna inteligencja może mieć problem, bo to jest taka prosta zasada, że nasz komputer, tak, osobisty powiedzmy, laptop, co też mamy w mózgu komputer, tak? Im wyżej je wyniesiemy, to tym szybciej będzie popełniał błędy i tracił pamięć, tak? Ale to dlatego, że to promieniowanie kosmiczne silniej działa? Tak, tak dlatego, że tak? oddalamy się od ziemi i grawitacja nie działa nie, 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 tak nie, nie, nie. to, to chodzi właśnie o, o promieniowanie, które będzie niszczyło jakby te procesy odpowiedzialne za, za prawi, prawidłowe przenoszenie jakby pamięci, tak, w To jest tak, ja wrócę może bardziej, na elektronice się <noise> wyznaje, ale to od strony pamięci elektroniki, w szczególności jeżeli mówimy o procesorze, tak, i operacjach, które są wykonywane, jest dosyć sporym wyzwaniem, tak, no bo rzeczywiście w szczególności ta pamięć jakby w tym procesorze w tym momencie jest narażona na to promieniowanie kosmiczne. Tu próbuje się zastosować określone tak naprawdę rozwiązania w tym obszarze, żeby się zabezpieczyć. Jedną z takich dosyć ciekawych metod jest metoda typu modular redundancy, TMR w skrócie, która polega na tym, że są trzy identyczne kopie każdego bitu informacji. I odczytywane są te trzy właśnie egzemplarze z pamięci. Tyle, że robi się głosowanie, tak? Czy jest zgodność tych wszystkich trzech kopii? Jeżeli jest, nie ma problemu. Jeżeli jest dwie są zgodne, a jedna w błędzie, nadal jest wszystko ok, bo mamy większościowe głosowanie. Kiedy wszystkie oczywiście są złe, tak? no to w tym momencie mamy błąd. Ale gdzie jest jakby Poczekaj, tutaj... poczekaj. Jeżeli to jest system binarny, to jak trzy mogą być yy, wszystkie niezgodne? Mo mogą być, bo mówimy o całości tak, kodu, w całości a nie kodu. W jednym tak? tak. Nie, nie w jednym układzie, dokładnie. To, co jest jakby prze taką przewagą w ogóle jeszcze tego rozwiązania, to jest to, że jest to też tak wszystko poukładane, że te wszystkie trzy kopie z punktu widzenia mikroprocesora przechowywane są pod różnymi tak naprawdę adresami pamięci. I prawdopodobieństwo tego, żeby dwie cząstki w różne te miejsca uderzyły jednocześnie, jest bardzo, bardzo e niskie. niskie. Płacimy za to co prawda wydajnością procesora, bo w tym momencie mamy ją na poziomie jednej trzeciej tak naprawdę, no bo musimy te trzy 3 tak, dokładnie duplikaty, o, tak. duplikaty, te kopie właśnie duplikaty sprawdzić, więc to jest jakby rzeczywiście tym, tym kosztem, tak w tym przypadku, ale staramy się jakby zabezpieczyć, że ta informacja w tej pamięci, tak z tej pamięci, no jednak będzie prawidłowa i będziemy mogli jakby, no korzystać z tej elektroniki i funkcjonować w sposób sprawny. Ja nie wiem, Monika, jak to się odbywa w procesach ludzkich, szczerze mówiąc, że tutaj. Ja... to myślę, w że bardzo procesach ludzkich podoba. trzeba zabezpieczyć dobre posiłki, bo tak. one też korelują z stanem zdrowia psychicznego. Tak, tak, i zadowoleniem tak. astronautów. O, Więc tak, wiem, jedzenie, że tutaj jest tak. wielkie wyzwanie związane z dietą takich astronautów na orbicie przez dwa czy trzy lata. Tak, ja myślę, że też jeśli chodzi o jedzenie, wiem, że na przykład różne roślinki, też się bada wpływ promieniowania na nie, tak? Bo, ponieważ no najlepiej jak, jakby taki astronauta miał dostęp, że tak powiem, do świeżego jedzenia. Więc wiem, że też takie prace trwają. Chyba na y, zamkniętym lotnisku w Pile, albo oh. to po, poprawcie <gry> mnie Państwo, jeżeli znajdziecie te informacje, jest robiona taka, y, taka właśnie sztuczna stacja kosmiczna. Y, cała ściana roślin, które są mm -hmm. testowane Aha, na okoliczność no tak. tego, gdy na tej bazie, czy w tej bazie, no już na Księżycu, czy w innym miejscu kosmosu będą mogły być posadzone, to które z nich właśnie najlepiej będą znosiły to promieniowanie i które będzie można na świeżo hodować. E Zamiast a ja jeszcze jedzenia Mogę z puszek. powiedzieć na przykład, że. E algi są najbardziej odporne na Algi to promieniowanie. przetrwały chyba wszystko, tak, prawda? Tak, dokładnie. To też ewolucyjnie może, nie bez powodu. Mm -hmm. A jakieś takie proto-rośliny, też takie starsze, e, myślę, też są że, bardziej odporne? Myślę, znaczy, nie mam wiedzy na ten temat, więc nie chcę tu Wykulować. wprowadzać w błąd. Tak, dokładnie, ale no, no, o, o Olgach wiem najwięcej akurat, bo jakieś doświadczenia ze studentami z biologii też, też mam. Także... Ja jeszcze z kolei wrócę na chwilkę może też do... Do elektroniki. Do elektroniki. <laughs> Jedzenie jedzeniem, ale najważniejsze są procesory. No tak, to jedliśmy się w tym kosmosie, to jednak sprawdźmy, czy to wszystko przy dobrze działa. E... Zabieramy się za lądowanie powoli. Musimy wracać tutaj na orbitę ziemską. Dobrze by było pomyśleć nie tylko już stricte o hardwareze, jeżeli chodzi o elektronice, ale też o oprogramowaniu, jak z jakiego korzystamy w tych wszystkich misjach kosmicznych. No bo jednak ono rzeczywiście gdzieś jest osadzone można powiedzieć na tej elektronice i tu, tu pojawia się właśnie kwestia Jakiego w ogóle rodzaju możemy używać języki programowania, które sprzyjają nam tym różnego rodzaju A czy to jest też tak, że języki programowania są jakoś bardziej narażone jedne niż drugie? No, to jest poniekąd właśnie Takie związane rzeczy, jak z tą programowanie też koreluje jakoś z promieniowaniem kosmicznym? No właśnie, mówiliśmy o tej pamięci tak naprawdę z punktu widzenia procesora i jakichś operacji, które są wykonywane. No więc są pewnego rodzaju rzeczywiście języki programowania, które nam bardziej, że tak powiem, sprzyjają, żeby mieć po prostu kontrolę nad tym, co się znajduje jakby w tej pamięci. I czy rzeczywiście procesy są wykonywane w czasie rzeczywistym, jeżeli chodzi o obliczenia procesora z punktu widzenia wykonywania chociażby takiej operacji, jak włączenie silnika hamującego wtedy, kiedy byśmy chcieli już wkroczyć z powrotem, z powrotem. na ziemię. No więc okazuje się, że na przykład taki popularny dosyć język programowania Java, na Ziemi, tak, w naszych codziennych tam powiedzmy sprawach, których możemy używać. Świetnie się to oczywiście sprawdza. Niestety, jeżeli mówimy o misjach, w kosmos ma pewną wadę. No tą wadą jest wirtualna właśnie maszyna pamięci, która nie dopuszcza, jakby nie daje możliwości programiście do kontroli bezpośredniej, jeżeli chodzi o tą pamięć, i też niestety występują opóźnienia w ramach tej wirtualnej maszyny, co już dyskwalifikuje ten język programowania. Przy takich prędkościach, o jakich powiedzieliśmy, tak to jest. drobne opóźnienie to... może oznaczać mm. tysiące kilometrów w przestrzeni ziemskiej. Tak, więc są za to i inne języki, które przynajmniej NASA preferuje. Dosyć popularne są takie jak C++, czy język C, ale... Historycznie jednym z pierwszych takich w ogóle języków, gdybyśmy się cofnęli w czasie, to był język programowania ADA, czy Common Lips, czy też języki assemblerowe. No, tutaj dla wahadłowca, na przykład, został specjalnie w ogóle stworzony język programowania. On z tego co pamiętam, to nazywał się Hal S, dokładnie rzecz biorąc. On się wyróżniał tym, że miał trzy, jakby można powiedzieć, liniowy taki pojedynczy kod, bo uwzględniono też notacje matematyczne, zarówno górne, jak i dolne. To, to było dosyć ciekawe. Ale rzeczywiście C, C to są te języki. Które, które w tej chwili dominują. Co ciekawe, musimy pamiętać, że właśnie niektóre te misje, które trwają tak już 10-15 lat, gdzieś tam sięgano do takich języków programowania typu na przykład Assembler. I teraz czasami NASA takie ciekawe ogłoszenia puszcza, że poszukuje ludzi, którzy posiadają wiedzę w zakresie programowania języków, które. Przed. Które tak, które no, obecnie dla ziemi powiedzmy, nie są zbytnio popularne. Czy ja dobrze rozumiem, że żeby teraz zabezpieczyć sobie przyszłość w misjach kosmicznych, trzeba sięgać do historycznych języków programowania i wyposażyć się w te kompetencje cyfrowe, i to może być nasz argument na rynku pracy? No, kosmicznym. Tak, rynku tak, pracy? tak, dokładnie. No, zanim wypełnimy, że tak powiem, przestrzeń kosmiczną nowymi, jakimiś na przykład opartymi na CC, tak, produktami, tak, jakimiś sondami czy też satelitami to wtedy, do, do tego momentu rzeczywiście te języki, o których tam wspominałem, chociażby as, ensemble, tak, będą mile bardzo widziane rzeczywiście i warto się gdzieś na, nauczyć. I stare procesory, o których mówiłeś w poprzednim odcinku. Tak? Jako tak. bardziej wydajne niż, niż nowoczesne. Tak, tak. Czy to oznacza, że te loty w przyszłość, czy też loty kosmiczne, no póki co to jest jeszcze pieśń dalekiej przyszłości, a na razie wyciągamy stare technologie, żeby one były bardziej efektywne tutaj? Spróbujemy je też tak naprawdę w pewien sposób dostosować też do pewnej filozofii związanej, jeżeli chodzi o zarówno hardware i informatykę na Ziemi. My rozmawialiśmy kiedyś o internecie rzeczy, tak, też nawet tym przemysłowym. Gdzieś tam wspominaliśmy o jego architekturze, z czego się składa. Składa się z Różnego rodzaju, właśnie, jakichś takich konstrukcji, tak zwanych y, urządzeń brzegowych, które mogą już następnie przetwarzać, powiedzmy, pewne dane, tak? i ułatwiają nam, na przykład, przetwarzanie dalszych chmurze. Podobne też tendencje w tej chwili są, jeżeli chodzi o technologie kosmiczne, jeżeli chodzi o tą część taką elektroniczną, informatyczną. Pierwszy raz zostały one zastosowane w teleskopie Hubble. A. To jest taki Space Cube, można powiedzieć który umożliwia wyposażenie w określone moduły elektroniczne, które zbierają dane gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej, i już następnie są one przetwarzane właśnie poprzez satelitę czy sondę, a dalej w ramach telemetrii przesyłane i już odciążają w pewien sposób możliwość tego przetwarzania na Ziemi. Więc próbuje się rzeczywiście, jakby nawet w tym kierunku pójść. Jeżeli mówimy o z kolei elektronice, no to tutaj rzeczywiście cały czas w tej części. No wykorzystywane są różnego rodzaju technologie, tak, izolatory na krzemie, to co wspominała wcześniej Monika w programie, czy też na szafirze spokojnie mówimy, mówimy o szafirze, który, kryształach, które zostały sztucznie wychodowane, nie musimy się bać. Wiżuteria jest bezpieczna. Biżuteria jest bezpieczna, szanowni państwo, nie ma się co tutaj martwić, ale też to, to, to jest świetna rzeczywiście technologia, która umożliwia nam odpornić się. tak naprawdę, jeżeli chodzi o naszą elektronikę ogólności procesory. Mówimy też oczywiście o tak zwanej tej redundancji triple, o której też wspominałem, ale ona może się odbywać też w skali takiej makro, o której Monika wcześniej też wspominała w programie, że możemy, to było wykorzystanie właśnie chociażby space shuttle, tak, czyli wahadłowców, gdzie było około pięciu, powiedzmy, jakichś komputerów, z czego z e, trzech korzystano, a dwa były awaryjne. Na wypadek, gdyby rzeczywiście... Ufać i kontrolować. Ufać i kontrolować. <grym> Jak najbardziej. <grym> od strony, Czyli... Przynajmniej informatycznej, bo... <grym> Metodologia się nie zmienia, <grym> tylko nasz rozmach na mapie świata, wszechświata, galaktyk i międzygalaktyk się zmienia tak. i pewnie w tę stronę będziemy zmierzać. No dziś namalowaliśmy taką jeszcze może nieśmiałą mapę tego naszego lotu na orbitę pozaziemską, zahaczając Sojowisz, Mars i inne planety, bo to właściwie w zasięgu naszej ręki, mhm. e, ale pewnie z każdym kolejnym rokiem będziemy rozszerzać i marzenia, ale też i badania nad promieniowaniem kosmicznym, nad energiami kosmicznymi, nad tym, co nas może tam spotkać. Lądujemy bezpiecznie. Tak jest. Witamy się z rodzinami. Szafiry mhm. bezpieczne, technologie bezpieczne, technologie mhm. sprzed lat wykorzystywane. E, zaproszę was, moi mili, jeśli przyjmiecie jeszcze zaproszenie, żeby porozmawiać dalej o tych kosmicznych wątkach dla nas jako śmiertelników tu na Ziemi zupełnie niedostępnych, a dla was to chleb powszedni. Palcem po mapie kosmosu to tylko z doktorem inżynierem Tomaszem Krawczykiem i doktor Moniką Paluch-Ferszt ze Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW. Dziękuję wam pięknie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy przyszłość, bardzo. Jest w, przyszłość jest w kosmosie. Jest w kosmosie, nie każdy tam pewnie sięgnie, ale dzięki wam możemy tam chociaż zajrzeć. Serdecznie dziękuję, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Justyna Pokojska, zapraszam. Efekt Sieci. Campus, same stosse. Campus, same stosse.